Cześć wszystkim, ja jestem Kamil, oglądacie kanał AutoMotoVlog. Dzisiaj odcinek z serii Komisa MV, czyli zajmiemy się samochodami używanymi, a konkretnie Hondą CR-V z 2013 roku. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Na początek może parę konkretów, czym w ogóle dzisiaj jadę. Jest to CR-V czwartej generacji z 2013 roku. Ta generacja wyszła na rynek w 2012, w zasadzie możecie kupić ją do dzisiaj. W 2014 był lifting, czyli to jest taki jeszcze przedliftingowy egzemplarz. Może jeszcze zanim dalej, to zobaczcie sobie, jakie w ogóle w CR-V były silniki. Oferta silnikowa Hondy nie jest tak bogata jak menu u Chińczyka. W zasadzie mamy tylko 4 jednostki, 2 benzynowe, 2 diesle. Mamy 2.0 o mocy 155 koni i benzyna, czyli taki silnik, na jaki właśnie teraz patrzycie. Mamy 2.4 o mocy 185 koni. Diesle to 1.6 o mocy 120 koni i 2.2 o mocy 150 koni. Czyli jak widzicie, jak to przeważnie w Hondzie, jakiegoś wielkiego wyboru nie ma. I tak, ten silnik, z którym ja w tej chwili jadę, czyli 2-litrowa benzyna o mocy 155 koni, to myślę, że najczęściej spotykany silnik, jaki jest w tym samochodzie, dlatego że mieliśmy do wyboru, tak jak mówiłem, wersję 2.4, ale ona na ulicach jest dzisiaj spotykana chyba tak często jak, nie wiem, maluch, polonez, ładna Niemka. Mówię tak stricte o polskich ulicach, nie wiem jak jest za granicą, jak ten silnik się sprzedawał. A jeśli chodzi o diesle, no to znowu były takie sytuacje, że 1.6 nie było od początku, a 2.2 to mega luksusowy silnik, bo powyżej 2 litrów to też wymyślił jakiś inteligent z tą wyższą akcyzą i tak dalej. Wiadomo, cena poszła od razu do góry i no po prostu ten samochód był chyba za drogi. Dlatego najczęściej spotkamy, tak jak patrzyłem po ogłoszeniach, czy w ogóle jak z tego co widzę, to najczęściej mamy CR-V-ki z 2-litrową benzyną. No i może właśnie co ja sądzę o tym silniku. Troszkę pojeździłem, może dodam, bo może jeśli ktoś nie zna, no to ja na co dzień jeżdżę Accordem z 2-litrową benzyną i powiem Wam szczerze, że może na papierze tego nie widać, ale jeśli chodzi o odczucia z jazdy, to w Accordzie moim subiektywnym zdaniem odczucia są dużo lepsze, tak jakbyśmy jeździli dużo mocniejszym silnikiem. No wiadomo, to tutaj nie ma żadnej zagadki, ten samochód jest dużo większy, dużo cięższy. Sama bryła, no widzicie jak wygląda i faktycznie przekłada się to na odczucia. Nie wiem, czy jakby zmierzyć faktycznie, czy przyspieszenie do setki, czy elastyczność, czy też byłaby jakaś taka duża różnica. Może by nawet w ogóle nie było, powiem szczerze, no tutaj nie porównywałem, ale subiektywnie, odczuciowo Accord jest samochodem dla mnie dużo bardziej dynamicznym. Spalanie wygląda pewnie na podobnym poziomie, może nawet tutaj troszeczkę wyżej, ale to też nie ma co się spodziewać cudów. Liczcie tą dychę w mieście, bo tak palą te samochody, no to nie są silniki nowoczesne z bezpośrednim wtryskiem, turbiną, małą pojemnością i tak dalej. Stary VTEC, on będzie palił, nie ma opcji. Żeby jechał, to musicie kręcić się wysoko i będzie po prostu dużo palił i tyle. To jest, albo to zaakceptujecie, albo nie i wtedy ten silnik odpada. Wiadomo, to nie jest tak, że to jest tylko minus, bo plusem jest to, że to są silniki bardzo bezawaryjne, długowieczne, możecie nimi jeździć, robić ogromne przebiegi i tutaj jest dużo mniej rzeczy, które mogą paść w porównaniu do nowoczesnych, wysilonych jednostek z małą pojemnością, 3 turbiny i tak dalej. To tutaj te problemy tego typu odpadają, także no myślę, że też dlatego tak często wybierane są te samochody przez klientów, lubiane, bo się po prostu nie psują, tak mówiąc wprost i tyle. Zaskoczyła mnie taka rzecz, że wsiadając w CR-V, ja jeździłem CR-V, ale nie mam jakiegoś dużego doświadczenia z jazdy tym samochodem i w tej chwili jeżdżąc na co dzień Accordem, wsiadłem w CR-V i ja w zasadzie praktycznie w ogóle nie czuję tego, że jadę tak większym samochodem, o tyle większym. Jak postawicie te samochody koło siebie, no to wiadomo, CR-V wygląda przy Accordzie jak wieżowiec. Nie wiem, nawet myłem go ten samochód przed wyjazdem i faktycznie dosięgnąć do dachu, ja mam 182 cm wzrostu i cały dach wymyć nie było tak wcale prosto. W Accordzie z tym nie ma problemu, a jadąc tym samochodem, ja się czuję, jakbym jechał trochę podniesionym kombi. Fakt, że mam na maksa obniżony fotel, bo ja tak wolę, jakbym go wziął do góry, może by było troszeczkę inaczej, ale zdziwiłem się, bo raz, że wsiadając w ten samochód z Accorda w ogóle czuję się jak w Hondzie, jak w domu, to w 15 sekund wszystko wiecie, co gdzie jest w zasadzie i nie ma problemu, ale ale dziwne jest to, że w zasadzie to, że jestem tyle wyżej, to czuję w zasadzie jak stoję w korku, kiedy widzę samochody obok mnie, które są dużo niżej. No i wiadomo, jak jadę w trasie, no to widzę więcej, co się dzieje przed nami, bo nie zasłania mi samochód przede mną, nie widzę jego szyby, tylko widzę dużo dalej. Ale same odczucia z jazdy, naprawdę ja się czuję, jakbym jechał troszkę podniesionym kombi. Trochę tak jak w Foresterze, tym z 2000, tam powiedzmy 6-7. Takie ani to SUV, ani to limuzyna, takie coś pomiędzy. I myślę, że no ja tutaj mam takie wrażenia, dlatego Wam tak przekazuję. Nie czuję się kompletnie, jakbym jechał jakimś wielkim klocem, którym nie da się skręcić i tak dalej. No i właśnie, a propos jeszcze. Oglądając filmy odnośnie CR-V-ki albo czytając testy, nie wiem dlaczego, ale straszne są rozbieżności, jeśli chodzi o odczucia testujących z tego, jak to auto się prowadzi. Ja pominę, że nie wiem, pewnie połowa ludzi powie, że tego opłacili, a tego nie, dlatego tak mówili czy inaczej. Może, nie wiem, nie chcę w to wnikać, ale jedni mówili, że prowadzi się jak ponton, kanapa i w ogóle dramat, bo no wiadomo, że to wynika z samej konstrukcji auta, że jest, po prostu to jest taki, no powiedzmy SUV, a inni z kolei mówili, że jak na taki duży samochód, taką bryłę auta, SUV-a i tak dalej, to prowadzi się jak praktycznie kompakt. Straszna rozbieżność i mówię tutaj w zasadzie o takiej czołówce polskich testerów aut. I nie wiem w zasadzie, z czego to wynika, bo ja nie mam ani odczucia, że ten samochód prowadzi się jak kompakt, na pewno tak nie jest. Nie mam też odczucia, że prowadzi się tragicznie, więc a skoro testujący mieli takie skrajne odczucia, no to jakiś powód powinien być, że odczuwali to skrajnie. Nie wiem, ja uważam, że ten samochód prowadzi się w zasadzie tak, jak na to wygląda, czyli widzicie przed sobą, nie widzicie hot hatcha, nie widzicie Land Rovera, tylko widzicie taki samochód, który dla mnie w samej jeździe czuje się, jakbym jechał podniesionym kombi, jeśli chodzi o prowadzenie, o skręcanie i tak dalej, jak taki mniejszy suwek i on się właśnie tak prowadzi. Nie jest ani super, nie jest ani jakoś źle, to nie przeszkadza. Myślę, że bardziej przeszkadza, jeśli ktoś lubi trochę szybszą, bardziej sportową jazdę, no to myślę, że no ja mam na przykład teraz gaz w podłodze. Nie wiem, pewnie tego nie widzicie, ale no odczuć tutaj sportowych nie ma i nie będzie. I myślę, że to może bardziej przeszkadzać komuś, kto spodziewałby się jakiejś tam, no po Hondzie zawsze możemy się spodziewać jakiejś tam dawki sportu. No to tutaj chyba możemy się spodziewać takiej dawki, jak w poprzednich sezonach miał Fernando Alonso w F1. Jak ktoś ogląda, no to wie. Nie pije do awaryjności, bo to na pewno nie, tylko do tych jego wyników z silnikiem Hondy. Nie jest to szybki silnik i tyle. Jest za to ten samochód mega przestronny. Naprawdę tutaj miejsca macie od groma. Bagażnik ma coś koło 589 litrów. Więcej z tego, co kojarzę, niż bezpośredni konkurenci, chociaż ja zawsze mówię, że ja tam na te cyferki to nie zwracam uwagi, bo to często jest jedna wielka ściema, ale jest bardzo duży i coś, co mi się bardzo podoba, nie ma, siedząc z tyłu, zobaczcie sobie, nie ma tunelu, nie wiem jak to zrobili, jest tutaj napęd 4x4, ale mega rzecz, bo to bardzo pomaga, jak się jedzie w 3 osoby z tyłu, nie mamy tego tunelu środkowego, super, super patent. Jest też klasyczny automat, nie ma tu żadnego CVT ani żadnych takich wynalazków. Nie jest to może jakiś demon prędkości, na pewno też to nie jest zła skrzynia. Ja oceniam ją, myślę, że bardzo pozytywnie. Do takiej jazdy, na jaką pozwala to auto z tym silnikiem, tu nic więcej nie trzeba. I tak nie ma tutaj jakichś 300 koni do przełożenia i tak dalej, więc ja myślę, że charakter tego samochodu będzie wymuszał też charakter waszej jazdy, bo po pierwszym, drugim, trzecim starcie i próbie jakiejś szybkiej jazdy i tak sami stwierdzicie, że ten samochód nie jest po to, więc do takiej normalnej jazdy, tak jak ja sobie teraz jadę po mieście, ta skrzynia w zupełności wystarcza i nie będzie z nią, myślę, żadnego też problemu mechanicznego. Z wad, które też zauważyłem jeszcze, no bo staram się Wam zawsze też zwracać uwagę na jakieś wady, które widzę, bo zalety pewnie jest często wymienić łatwiej, to wyciszenie też kabiny. Jadąc troszkę szybciej, gdzieś tam na szybszej drodze, Na pewno jest głośniej niż u mnie w akordzie, to zdecydowanie. Nie wiem, czy to wynika z budowy bryły tego samochodu i samo przejście po prostu jest głośniej, czy to jest jakiś problem z wyciszeniem jego, jakieś materiały, nie wiem. Wiadomo, to jest też samochód używany, no nie wiem jak był używany, nie znam go, chociaż to jest polski salon, pierwszy właściciel, jest 100 tysięcy przebiegu, także myślę, że samochód jest w bardzo dobrym stanie i dlatego zwracam uwagę, że jest dość głośno. Jak ktoś zwraca na to uwagę, to może się poczuć rozczarowany. U mnie na pewno jest ciszej w akordzie. Tak porównuję cały czas do akorda, może bez sensu, bo ktoś powie, że to zupełnie inny samochód, ale jest to też Honda z podobnym silnikiem, z podobnej generacji, więc chcę to jakoś tam odnieść, bo po prostu mam bezpośrednie porównanie na co dzień, więc tak jak mówię, wsiadłem w ten samochód, od razu poczułem się jak w Hondzie, więc tutaj nie ma, bo tak jak na przykład wsiadłem w najnowszego Civica, też macie test na kanale, to już jest zupełnie inny samochód, zupełnie. Jest CVT, jest silnik turbo i tak dalej, to już nie jest tak jak dawna Honda, to już jest troszeczkę nowego i tam na pewno nie czułem się tak jak wsiadając w te Hondy z tych generacji, to tutaj jest tak, że wsiadam i czuję się jak w zasadzie jak w domu. Jest też fajne wyposażenie tutaj jak na Hondę, to jest najwyższa wersja wyposażeniowa. Nawet ja nigdy nie kojarzyłem Hondy z byciem liderem w jakichś tam dodatkach, bajerach, wyposażeniu, ale fajnie, że są, na przykład jest bezkluczykowe otwieranie drzwi, już to jest 2013 rok, czyli samochód kilka lat już ma. Macie tutaj ogromny szyber dach. Jest automat, są ksenony, są LEDy, dwustrefowa klima i tak dalej, elektryczne fotele z pamięcią. Fajne takie gadżety. Nie bardzo tutaj znalazłem jakichś asystentów jazdy, których na przykład można wyłączyć, więc wtedy widziałbym, że są. Więc tutaj powiem szczerze, że nie wiem jak jest, ale chyba ich za bardzo nie ma. Jest kamerka cofania. To co może nie przystaje tak już do dzisiejszych trendów, czyli ten wyświetlacz, który jest wciśnięty do środka i jest po prostu nie za duży. Dzisiaj raczej się robi tu jakieś wielkie tablety. Taka moda nastała i tak najczęściej dzisiaj jest. Ja wcale nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tych wielkich tabletów, bo to też czasem mi się podoba, czasem nie. W akordzie na pewno mam taką wadę, że w taki słoneczny dzień jak dzisiaj bardzo często jest tak, że ja na tym wyświetlaczu nic nie widzę. A tu nie ma tego problemu, jest słońce, jeżdżę już, z różnych stron padało to słońce na niego, może jakiś inny wyświetlacz kolorowy i tak dalej, może to, że jest tak daleko schowany, ale na pewno nie mam problemu z czytelnością jego, ja cały czas widzę wszystkie dane, które na nim są, a w akordzie tak nie jest. Jest mega widoczność z tego auta, myślę, że to jest też powodem, dlaczego ten samochód jest tak popularny wśród kobiet, bo jest. Czy w lusterkach, które są przeogromne, po prostu tutaj można się, nie wiem, w garnitur ubierać i będziemy widzieć to od stóp do głów. Przez szyby nie ma tutaj, z przodu słupki nie są wielkie słupki z tyłu, ale problemu z widocznością nie ma, chociaż ta szyba mogłoby się wydawać, że będzie lepszy widok przez lusterko. Nie jest duża, spore słupki, więc troszkę to ogranicza widoczność, ale w połączeniu z tymi ogromnymi lusterkami, dużym lusterkiem tutaj, zero problemu, widoczność jest naprawdę kapitalna. Dziwnie trochę, że testuję samochód i opowiadam o nim jeżdżąc po parkingach w centrum handlowym. Może to będzie to coś innego. Jedziemy na sesję standardowo. Możecie też sobie troszkę zobaczyć, może tutaj będzie lepiej widać jak wygląda podświetlenie środka. Zaraz do Was wracam. No dobra, sesja zrobiona, więc wracam do Was za kierownicy. No i chyba trzeba przechodzić do podsumowania. A więc tak, nie chcę porównywać tego samochodu do konkurentów. Zrobię to przy okazji przede wszystkim testu Rawki. Myślę, że już niedługo będzie bezpośredni konkurent i wtedy będzie fajniej odnieść ten jeden samochód do drugiego. Ja tutaj też w trakcie tego testu myślę, że pokrytykowałem sobie trochę rzeczy, ale to tylko z tego powodu, że uważam, że muszę zwracać jak najczęściej uwagę na jakieś minusy, abyście zastanawiając się nad takim samochodem, oglądając mój test, żeby w ogóle na przykład zobaczyć, przejrzeć, co ten samochód, czym to się je, to wolę Wam zwrócić uwagę na minusy. Ale oczywiście to nie jest tak, że ja ten samochód chcę krytykować, ponieważ krótko mówiąc, on mi się bardzo podoba, bardzo fajnie mi się nim jeździ. Jest dużo głosów, że wygląda no nie za fajnie, że jest stary, brzydki, archaiczny i tak dalej. Ja zupełnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że jak na tą klasę samochodów ciężko jest znaleźć samochody, które są ładne. Oczywiście jakieś są, ale to też zawsze kosztem czegoś, kosztem przestronności i tak dalej. Więc ja uważam, że ma przede wszystkim swój charakter. Ciężko Rawki od wielu lat pomylić z jakimś innym autem. Widzicie z daleka, co to jedzie, czyli samochód ma po prostu swój charakter, a to jest plus. I nie powiem, że ten samochód, ja bym się na niego patrzył dniami i nocami, ale na pewno moim zdaniem nie jest brzydki. Jest w jakiś tam sposób ciekawy i tak jak mówię, ma swój charakter. Jest bardzo przestronny, prowadzi się jak nasuwa, myślę, że bardzo w porządku. Jest na pewno bardzo bezawaryjny, szczególnie te wersje benzynowe. To są silniki nie do zdarcia, bardzo dobre, bardzo mocne skrzynie. Tutaj zupełnie odpadają te tematy niezawodności. Jeśli szukacie samochodu, który będzie fajny w mieście, ponieważ ma wyższy prześwit, niestraszne Wam będą krawężniki, jakieś chodniki i tak dalej, dziury nasze polskie kochane, a przy okazji chcecie czy pojechać na wakacje, czy tam w zimę gdzieś na ferie, zapakujecie się z całą rodziną i z sąsiadami bez żadnego problemu, bo tak jak widzieliście, bagażnik jest przeogromny, dużo fajnych udogodnień, to składanie foteli z tyłu, super rzecz, i od środka, i od bagażnika dotykacie jeden guzik, macie równiutką podłogę, wtedy to już możecie naprawdę się przeprowadzać. Mega dużo gadżetów, naprawdę, tutaj jak na Hondę z tamtych lat, super wyposażenie, szczególnie ten egzemplarz, to jest polski salon, pierwszy właściciel, tak jak mówiłem, i właśnie jeszcze troszkę, może nie będę odnosił do konkurentów tak bezpośrednio, ale na pewno powiem o cenach, bo ten samochód, jak na portalach ogłoszeniowych zaczniecie szukać, znajdziecie już nawet od, powiedzmy, czwartą generację od 50 000. No tylko za 50 000 to pewniejszy byłby zakup, nie wiem czego, mięsa na tatar, które ma 2 tygodnie. Ja naprawdę bałbym się kupić taki samochód i nie wiem, co by się gorzej skończyło, to mięso czy taki CR-V za 5 dych. Myślę, że za 60 parę zaczynają się te ceny z polskich salonów, ale to też jest troszkę za mało. Coś myślę, że będzie nie tak z tymi samochodami. Samochód z początku produkcji, dobrze wyposażony polski salon, bez jakiegoś ogromnego przebiegu, no to już jest cena około 70 000. Jak chcecie fajną wersję wyposażeniową, tak jak na przykład tutaj, to już się robi 80 i ten samochód też tak kosztuje, około 80 000 możecie go mieć. Myślę, że przeglądając ogłoszenia też zwrócicie uwagę, że no, CR-V-ki bardzo trzymają cenę i takie 5-letnie samochody kosztują około 70 000 przynajmniej. Także z takimi kosztami liczcie się, chcąc kupić tego fajnego japońskiego SUV-a. Ja śmigam go oddać, chociaż jeździ się naprawdę fajnie. Jeśli jesteś hondziarzem, czy miałeś Hondy, czy masz Hondę, zastanawiasz się na przykład na czymś większym, to myślę, że wsiadając w CR-V-kę po 5 minutach będziesz się czuł jak w domu. Jeśli nie znasz Hondy zupełnie, to ja polecam, aby się z tym modelem czy z tą marką zapoznać. Dajcie znać od razu w komentarzach, jedni, drudzy, czyli te osoby, które mają doświadczenie z Hondą i te, które może spróbowały, zobaczyły pierwszy raz, czym to się je. Zapraszam do komentowania. W ogóle czekam na taką sytuację, że któryś z widzów na przykład kupiłby dany samochód, który testuję, typu tak jak teraz mam auto z Autowilanowskiej. I to nie, że go reklamuję, bo wiem, że ten samochód sprzeda się momentalnie, bo Hondy z polskiego salonu od pierwszego właściciela to nie jest żaden problem. Chodzi mi bardziej o taką sytuację, gdzie ktoś kupiłby samochód dany, ten, którym na przykład jadę, i za jakiś czas, żeby się do mnie na przykład odezwał, może zrobilibyśmy jakiś odcinek, nie wiem, CR-V Extra, w którym opowiedziałby już o swoich wrażeniach jako właściciela, jako osobę, która no, będzie miała dużo więcej kilometrów za kierownicą tego auta niż ja. Może zwróci widzom uwagę na jakieś pozostałe rzeczy, których ja siłą rzeczy nie jestem w stanie zauważyć w trakcie takich jazd, które ja wykonuję, więc no, fajna byłaby taka sytuacja, może kiedyś się uda. A tymczasem idę korzystać z tej pięknej pogody, czekają na mnie za chwilę motocykle, także też już niedługo na kanale. Zaczynamy od Suzuki, od Hondy. Prawdopodobnie będzie na początek Suzuki GSX-S 750, bardzo fajny motocykl. Myślę, że niedoceniany, niewiele testów na YouTubie tego motocykla. Także jeśli chcecie też zobaczyć testy w moim wykonaniu na 2 kółkach, też serdecznie zapraszam do subskrypcji, do oglądania. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!